Cześć, witajcie w kolejnej lekcji. Na poprzedniej zajmowaliśmy się prawą ręką, teraz czas zająć się ręką lewą. Tak więc nie przedłużamy, intro i zapraszam do klawiatury. Tak jak mówiłem we wstępie, nie przedłużamy, od razu przechodzimy do grania. Ćwiczenia do grania na rękę lewą. Jak widzimy, mamy klucz basowy, więc informuje nas to, że teraz pora na rękę lewą. I teraz to C, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, wtedy, kiedy poznawaliśmy jakby klawiaturę, no to dowiedzieliśmy się, że to C to jest to samo C, co dla ręki prawej, jeżeli jest linia dolna dodana dla ręki właśnie prawej. Natomiast teraz mamy linię dodaną górną dla ręki lewej. Zatem ręce szykujemy sobie w pozycji C, C, H, A, G, F. Mamy tutaj w zasięgu, aczkolwiek nie od razu, nie w pierwszym ćwiczeniu będziemy grali na całej szerokości tutaj tych wszystkich dźwięków. Zatem szykujemy sobie ręce rozluźnione, pierwszy palec na dźwięku C i jak widzimy mamy C, H, C, C, H, C, H, C, H, A, H i C. Więc ręka rozluźniona i znowu liczymy, tak jak było w poprzednim przypadku. Jeżeli będzie dla Was za szybko, na spokojnie przestudiujcie sobie to we własnym tempie, bez żadnego pośpiechu, bo naprawdę nie ma się gdzie śpieszyć. Tego się musicie nauczyć, żeby to było Waszym takim fundamentem, podstawą, bo bez tego nie ma sensu iść dalej. Więc ręka przygotowana, pierwszy palec na C i zaczynamy. Pierwszy takt pusty i gramy. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, 3, 4, H, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, H, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, H, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, H, raz, 2, 3, 4, A, raz, 2, 3, 4, H, raz, 2, 3, 4 i C, raz, 2, 3, 4. Jak widzicie, ręka cały czas w pozycji, gotowe są kolejne palce do grania. Rozluźniamy. W kolejnym ćwiczeniu mamy właściwie podobne dźwięki, jedynie co, mamy jeszcze G czwartym palcem, więc ręka przygotowana, rozluźniona i zaczynamy liczyć. Takt pusty. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, H. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, H. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, A. Raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, A, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, G, raz, 2, 3, 4, A, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4. Rękę rozluźniamy. Lewa ręka może Wam troszkę ciężej chodzić, tak więc tym się nie przejmujcie, ponieważ z reguły osoby praworęczne mają znacznie sprawniejszą prawą rękę, natomiast lewa ręka, no różnie z tym bywa, tak więc na spokojnie nie denerwujemy się. Teraz w trzecim ćwiczeniu na tej stronie to idziemy sobie już spokojnie do F, więc szykujemy sobie rękę, pierwszy palec na dźwięku C, ręka przygotowana dalej i mamy pierwszy takt pusty, zaczynamy później od C. Raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, A, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, G, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, G, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, F, raz, 2, 3, 4, C, raz, 2, 3, 4, F, raz, 2, 3,
4, A, raz, 2, 3, 4 i C, raz, 2, 3, 4. Super. Ćwiczenie trzecie jest już za nami. Ręce sobie rozprostujmy troszkę. Rozciągnijmy lekko palce. Możemy sobie troszkę nimi popracować. I przechodzimy do czwartego ćwiczenia. Jeżeli oczywiście coś Was boli, no to wiadomo, że lepiej przerwać, żeby sobie nie zrobić kontuzji i wrócić do tego później. Nic nas przecież nie goni. Teraz mamy w ćwiczeniu czwartym. Będziemy zaczynać C, A, F. Oczywiście znowu ciekawostka tutaj dla spostrzegawczych i dla osób, które chcą się od razu nauczyć czegoś więcej. Trójdźwięk F-dur, F, A, C. Wcześniej mieliśmy na poprzedniej lekcji C-dur. Teraz mamy F-dur. C-dur był C, E, G. F, A, C mamy teraz F-dur. Ok, więc przygotowujemy się. Ręka na C. Lewa ręka oczywiście. Pusty takt i zaczynamy grać. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, A. Raz, dwa, trzy, cztery, F. Raz, dwa, trzy, cztery, A. Raz, dwa, trzy, cztery, F. Raz, dwa, trzy, cztery, A. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, A, raz, dwa, trzy, cztery, F, raz, dwa, trzy, cztery, A, raz, dwa, trzy, cztery, F, raz, dwa, trzy, cztery, C, raz, dwa, trzy, cztery. Przechodzimy od razu do piątego ćwiczenia. Ponownie ręce rozluźnione, ręka właściwie rozluźniona i liczymy pusty takt i zaczynamy grać. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, G. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, cztery, F. Raz, dwa, trzy, cztery, C. Raz, dwa, trzy, 4 A, raz, 2, 3, 4 F, raz, 2, 3, 4 G, raz, 2, 3, 4 C, raz, 2, 3, 4 A, raz, 2, 3, 4 F, raz, 2, 3, 4 i C, raz, 2, 3, 4, zdjąć. Zagraliśmy sobie wszystkie ćwiczenia, które były przygotowane na te lekcje. Oczywiście link do ściągnięcia tych ćwiczeń będzie w opisie. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało możecie je zadawać w komentarzach, również na naszej facebookowej grupy, do której serdecznie Was zapraszam. Bardzo się cieszę, bo przekroczyliśmy już 100 członków, jeżeli chodzi o grupę. Tak więc dziękuję bardzo, jest to taki mały krok milowy tutaj w kierunku większej ilości. Mam nadzieję, że będzie się tam robić naprawdę fajna atmosfera. Już naprawdę teraz zaczynają się fajne dyskusje, już inne osoby się aktywizują, odpowiadają na pytania, także bardzo się cieszę, że nie muszę się jakby tutaj też osobiście we wszystko angażować, ponieważ już widzę, że ta społeczność zaczyna sobie odpowiadać i pomagać, więc bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i póki co na szczęście nie ma żadnych jakichś wyzwisk, pretensji, wulgaryzmów i tak dalej, więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że wysoki poziom merytoryczny i kulturalny się w tej grupie utrzyma. Wszystko oczywiście zależy również od Was. Jeżeli do niej chcecie dołączyć, do czego oczywiście bardzo Was zachęcam i zapraszam, więc również pilnujcie porządku, żeby wszystko było w porządku, bo im więcej osób, to wiadomo, że różnie może być, ale są też osoby niepełnoletnie i nie chcę, żeby one później czytały jakieś komentarze wulgarne, ale mam nadzieję, że w ogóle do tego nie dojdzie i będzie po prostu miła atmosfera, będziemy sobie wzajemnie pomagać. Myślę, że w tej lekcji to wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, komentarze, grupa, rozsyłajcie dalej, komentujcie, subskrybujcie. Zresztą wiecie, co macie robić. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Hej!